Wzgórze Zamkowe i dziedziniec przy Muzeum Historycznym w Sanoku zmieniły oblicze. Powstała m.in. nowa, wyższa platforma widokowa, z której można zobaczyć miasto i okolice. Jest też sala konferencyjna w podziemiach i stoiska dla wystawców. Jest ogromna satysfakcja. Realizacja praktycznie przekroczyła nasze oczekiwania. Jest zdecydowanie ładniej, lepiej, aniżeli wyglądało to na wersjach papierowych projektu. Muszę powiedzieć, że Sanok się naprawdę tutaj pokazał z jak najlepszej strony i podołał tym trudnym wyzwaniom. Dlatego, ponieważ na pierwszy rzut oka widać, że jest to część nowa, a więc jest to zgodne z kartą wenecką, nie powiela niczego i po prostu dostosowuje się także do ambicji XXI wieku. No, XXI wiek także chce coś po sobie zostawić i powiedzieć: potrafiliśmy, zdołaliśmy, mamy coś zaoferować kolejnemu wiekowi, więc ja myślę, że to jest tylko bardzo dobrze i Sanoczanie naprawdę tutaj się spisali. Myślę, że jest tak bardzo ważne miejsce, no i ja z radością patrzę, jak ten Sanok się rozwija. Efekty rewitalizacji przy muzeum Sanoczanie i turyści mogli podziwiać podczas oficjalnego niedzielnego otwarcia. W tej chwili jest, no trudno to, no coś wspaniałego, no coś przepięknego i wydaje mi się, że to jest coś wspaniałego i raczej dla Sanoczan, a i przede wszystkim dla turystów, nie? No mówię jednym słowem, że jest bajecznie i dobre miejsce na relaks, odpoczynek. Nowy wygląd zamku bardzo się podoba, ale starsi Sanoczanie z sentymentem wspominają to, jak dawniej wyglądało to miejsce. Kasztany. Tutaj wszystko były kasztany, studnia. Tutaj była alejka z floksami. Było wejście na balkon od tyłu. Taki ganek był. Teraz wzgórze i dziedziniec zamku mają nowe zadanie. Mogą się stać sercem miasta. Zamek ma być nie tylko atrakcją dla turystów, ale miejscem spotkań mieszkańców. Zależy nam na wszystkich. Zależy nam na turystach z zewnątrz, ale zależy nam również bardzo na mieszkańcach miasta Sanoka, dla których to miejsce ma być miejscem odpoczynku i miejscem rekreacji. Przebudowa wzgórza to już kolejna w ostatnich 2 latach inwestycja wykonana za unijne pieniądze. Kosztowała 7 milionów złotych. Przy okazji usłyszeliśmy, że Sanockie Muzeum jest ważnym miejscem na mapie Podkarpacia. Ważnym dla dziedzictwa kulturowego. Dwa znakomite obiekty historyczne, muzea historyczne, Muzeum Skansen, Muzeum Kultury, Budownictwa Ludowego i wspaniałe inwestycje co roku. Miasteczko galicyjskie, dwór ze Święcem otwieraliśmy w czwartek, więc naprawdę znakomite inicjatywy. Oczywiście przez dyrektorów tych placówek zaplanowane, ale na mapie Podkarpacia naprawdę ważne. Podczas oficjalnego otwarcia dyrektor placówki sam oprowadzał zwiedzających i opowiadał o dziełach znajdujących się w zbiorach Muzeum Historycznego.